And still, Mateusz Gamrot, lata mijają, rywale się zmieniają, a ty zawsze po walkach słyszysz ten sam komunikat. Tak, jestem bardzo zadowolony, bardzo dziękuję mojemu typowi. Wszystkim moim kibicom, którzy przyjeżdżają, jest ich coraz więcej. Słyszę ich doping, lecz niestety tą walką nie jestem zadowolony. W tym pojedynku czułem się najsłabiej, tak jakby ze swoich dyspozycji w tygodniu poprzedzającym walkę. Miałem myśli, żeby się wycofać, bo nie czułem tego. Byłem to zawsze, żeby wyjść, ale nie mogłem zawieść swojej drużyny, swojej rodziny. Nikomu nie mówiłem o tym, ale generalnie cieszę się, że wygrałem, ale nie jestem zadowolony ze swojej dyspozycji. Czym się zaskoczył Cię Marian Żółkowski? Bo sporo osób mówiło, że to będzie trudniejszy test niż Szamil Musajew i chyba patrząc na te 5 rund trochę tak było. Generalnie miał bardzo szybki lewy prosty, który mnie bardzo często w sumie trafiał. No i w sumie tylko tym generalnie, bo dobrze w sumie rozpracowałem, tak jakby Mariana, wiedziałem, że rzuca przednie proste, będzie bronić do obalenia, pod koniec rundy chciał być kolana. Marian zaprezentował się świetnie, oczywiście mu nic nie umniejszam, ale tak po pierwszej walce z Normanem wyciągnąłem mnóstwo, tak to jest kolejna walka, po której muszę wyciągnąć mnóstwo. Skoro chcesz wyciągać wnioski, skoro ta walka nie była taka przekonująca dla Ciebie, to co, jeszcze jedno starcie, żeby zamknąć tę kategorię lekką, żeby pożegnać się z kibicami po swojemu? Nie no, zrobiłem już 14 walk chyba w kategorii lekkiej. Udowodniłem już wszystkim sobie i kibicom i zawodnikom w kategorii, że jestem ponad nich. Generalnie chciałbym zwolnić swoje miejsce na rzecz Borysa Mańkowskiego albo Łukasza Rajskiego. To są moi zawodnicy z mojego klubu, którzy zasługują na ten pas. Wydaje mi się, że mój czas już tutaj minął i chciałbym ustąpić miejsce właśnie moim kolegom z klubu. Ja myślę, że fani KSW i szefowie KSW zrobią wszystko, żeby zatrzymać Cię tutaj, w tej klatce, ale jeśli rzeczywiście to był Twój ostatni pojedynek, to dziękujemy za te 15 walk, za te 4 obrony pasa, za te wszystkie minuty i sekundy, które oglądaliśmy tutaj Ciebie w tej klatce. Ja również bardzo dziękuję, no były to niesamowite lata spędzone tutaj, bardzo mnóstwo się nauczyłem, poznałem nowych ludzi, wspaniałych ludzi. Przelałem hektor litry potu krwi, potu łez, wszystkiego. Nie wiem co mam powiedzieć, wydaje mi się, że historia jeszcze się nie zakończyła, tak żebym mógł się żegnać ze wszystkimi. Przyjdzie nam ten czas, to na pewno wyleję wszystkie swoje słowa wedle uznania tutaj dla wszystkich. Ja myślę, że drzwi tej klatki są cały czas dla Ciebie otwarte, a ci panowie tam, którzy czekają, już mają dla Ciebie nowy kontrakt, ale jaka będzie Twoja wola, tak się stanie. Szanowni Państwo, nie boję się tego powiedzieć, legenda KSW już w tym momencie, Mateusz Gamrot. Wydaje się, że trzeba zwrócić uwagę na jedno sformułowanie kamera. Tylu ludzi już pokonał, zwłaszcza w tej kategorii lekkiej. 2 pasy organizacji. Co tu może zrobić więcej? Być może będą jakieś jeszcze rozmowy, ale raczej to będzie koniec. 2 świętowanie oczywiście czerwonego swego spotkania, kolejne zwycięstwo, 17 z rzędu Mateusza Gamrota. Czekamy na kolejne wyzwania, czekamy na kolejne walki, gdzie to oczywiście zadecyduje. Ja też się do tego przybliżę, legenda KSW już teraz, Mateusz Gamrot.